Witam na kanale GLOB ENERGY. Chciałbym pokazać Wam kolejną kotłownię. Tym razem jest to kaskada 2x20 kW z wykorzystaniem kotłów Bosch Condens 9000i. Kaskada 2x20 jest tutaj z tego względu, że potrzebujemy mieć zapewnione stałe ciepło. Ciepłą wodę, ogrzewanie. Nasz klient nie mógł sobie pozwolić tutaj na przerwę w dostawie ciepła lub ciepłej wody. Z tego względu zastosowaliśmy kaskadę 2x20. Taniej i prościej byłoby zastosować kocioł 50 kW, natomiast ze względów bezpieczeństwa poszła tutaj kaskada. Kaskada obsługuje sterownik MC400. I tak naprawdę dla elektroniki on tu jest kotłem. Jak wszystkim również steruje tutaj sterownik CW400. CW400 widzi tylko jeden kocioł. Do niego kotłem jest tutaj moduł MC400, do którego mamy podłączone oba kociołki. I to moduł MC400 tutaj rozdziela moc, decyduje, który kocioł ile godzin będzie pracował i ta automatyka stara się eksploatować je równo, po to, żeby nie było, że jeden kocioł mamy zużyty, a drugi całkiem nowy. Kaskada pracuje tutaj inteligentnie i zużywa nam kociołki równomiernie. Potrafi uruchomić 2, 1 w zależności, ile mocy jest tutaj potrzebne do wykorzystania. Mamy również tutaj moduł internetowy. Mamy tutaj naczynia przeponowe do centralnego ogrzewania. Mamy tutaj moduł FlexCon PA. Moduł, który nam rejestruje cały czas ciśnienie w instalacji. Możemy sobie smartfonem sprawdzić, jakie ciśnienie było, kiedy były spadki. Możemy dzięki temu wykryć nieszczelności w instalacji. Możemy sprawdzić, czy mamy sprawne naczynie przeponowe. Dalej w instalacji mamy sprzęgło hydrauliczne. Układ jest tutaj z wartownikiem typu K. Jest to sprzęgło hydrauliczne z separatorem powietrza i z filtrem cząstek stałych. Oczywiście wbudowany jest również magnes, który nam wyłapuje metalowe elementy krążące w instalacji, czyli rdze, opiłki metalu z instalacji. Dalej mamy zainstalowaną grupę ładującą zasobnik. Jest to grupa bez mieszacza, z tego względu, że do ładowania zasobnika musimy wykorzystać wysoki parametr, więc nie będziemy go w żaden sposób obniżać. Będzie on wychodził z kotła, kocioł sobie ustali temperaturę, będzie przechodziło to przez sprzęgło, czujnik wyczuje jaka temperatura, dostosuje nam kotły i ten parametr trafi nam do zasobnika, do wężownicy zasobnika ciepłej wody użytkowej. U góry mamy dwa obiegi do centralnego ogrzewania. Cały budynek jest zbudowany w ogrzewaniu podłogowym. Są to pompy Alpha 22580. Pompy tak duże z tego względu, że jedna pompa obsługuje kondygnację o powierzchni 300 m2. To jest dość sporo, dlatego muszą być tak mocne pompy. I tu mamy układy z mieszaczem. Także może nam pracować jednocześnie ładowanie zasobnika i instalacja ogrzewania podłogowego. Bardzo duże. Rozdzielacz mamy do wszystkiego. Moduły MM100, które nam sterują każdym obiegiem grzewczym. Taki ogrzewaniem podłogowym, parterem i ładowaniem zasobnika. Mamy tutaj trzy moduły MM100, które nam odpowiadają za pracę całej kotłowni. CW400 oczywiście odpowiada nam za programowanie wszystkich obiegów tutaj kotłowni. I nasze kociołki. Także instalację też projektowaliśmy tutaj od samego początku, budowaliśmy wszystko tutaj od podstaw. To pomieszczenie było czyściutkie, nie było w nim dosłownie nic. W tej instalacji jest, czego jeszcze nie powiedziałem, zasobnik wody użytkowej o pojemności 500 litrów, także tutaj jest też co grzać. Także nasza kaskada spisuje się tutaj naprawdę świetnie. I to w zasadzie tyle, co chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, podobało się, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.